66-63, proszę Państwa, dla Śląska Wrocław w meczu o trzecie miejsce. Do zakończenia meczu 19 sekund w posiadaniu piłki wrocławianie. Czy zdecydują się na wjazd po tym paulować, czy będą chcieli przymierzyć trójkę do dogrywki? Uff, emocje. Jeszcze mają czasu, jeszcze 12 sekund. I takie rozwiązanie, o ciekawe rozwiązanie. Ciekawe rozwiązanie. Bardzo ciekawe rozwiązanie, nie? Bo decydują się teraz tutaj na faul i rzuty. Myślałem, że będzie znowu trójka. Ale tu by musiał być taki snajper jak ja. I teraz chyba wzmocniona deska, wysokim zawodnikiem chodzi Kliniewski do zbiórki. Skorek Kliniewski, ale jest też Kolankowski. Trafia. Jeden trafia. 66-64. Czy pójdzie na obręcz? Time out. Ja się zapytam trenera Kociołka, witam serdecznie, czy to rozwiązanie Śląska Wrocław, żeby faulować, było dobre? Bardzo dobre. Ale to może się skończyć porażką, jak nie będą rzucać osobistych teraz. A jak będzie przechwyt? Takiego rozwiązania nie zrobił Stal Ostrów i przegrał z Zawadką, z Astorią. Przegrali awans do pierwszej ligi. Gdyby sfaulowali, nie byłoby trójki w ostatnim... Ale ta trójka może być, a nie musi. Ja mówię o rozwiązaniu tamte, było trzema, nie faulowali, była trójka i dogrywka. Tutaj to samo mogło się skończyć. Lepiej sfaulować, dwa rzuty i nie prowadzić. Ale w wieku kadeta ta trójka nigdy nie jest taka 90%owa. Po co ryzykować, jak jednym się prowadzi? Sam jestem... Mamy jeden punkt przewagi i nasza piłka. I mówi pan, że się to skończy... Do Śląska się dobrze skończy to. Wygra Wrocław. No zobaczymy, to są dzieci. Albo w końcu dogrywka na finałach. Ale się zrobiło. 66-65. Do końca będą grać. Na 4 sekundy przed końcem faulowany Kołkowski. Ja jeszcze podejdę do warszawskiego. Czy twoim zdaniem teraz Korek miał wziąć i zapakować i skończyć akcję koszy, albo grać długo? Mógł, nie, wolał długo grać. Nie trafia pierwszego. 66-65. 4 sekundy. Jeden. Był faul czy nie? Był faul. Jest faul. Faule w ostatniej sekundzie. Nie było mnie blisko, przepraszam. Dwa rzuty. Na linii rzutów Szerbakowski. Jak to się skończy? Czy będzie WKK, czy będzie dogrywka, czy będzie Śląsk? No, Serbakowski. Nie ma. Albo dogrywka, albo Śląsk. Albo dogrywka, albo Śląsk. Kto? Mistrzostwa Polski U16. Ja na to czekałem od soboty. Uff.
Wyjdziemy dalej.